W Ewangelii Jana jesteśmy przez samego Jezusa napominani, wzywani do następującej rzeczy. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Pierwszy wniosek i zastosowanie płynące od razu z tego tekstu dotyczy naszego stosunku do innych ludzi, do tego, co się dzieje w świecie i tak dalej. Mamy dokonywać takiego rzetelnego osądu, rzetelnej oceny i wyciągać wnioski na podstawie rzetelnej wiedzy, a nie jakichś pozorów czy tylko szczątkowych informacji. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Musimy też oczywiście mieć jakąś normę do osądzania moralnego czyichś zachowań. Musimy mieć punkt odniesienia. I tu oczywiście tym punktem odniesienia jest Pismo Święte. Ale jest jeszcze drugie zastosowanie, czy wniosek wypływający z tego wersetu. Jeśli my mamy ten nakaz, by sądzić sprawiedliwie, to znaczy, że mamy dwie możliwości. Albo sądzić z pozoru, powierzchownie, czyli źle, niesprawiedliwie jednocześnie, albo sądzić sprawiedliwie. Jeśli my mamy taką zdolność, to każdy inny człowiek też taką posiada. Oznacza to, że będziemy podlegali ocenianiu i osądzaniu przez innych ludzi i zakładając, że czynimy dobrze, zakładając, to jest bardzo ważne podkreślenie, bo często robimy źle i jesteśmy przez ludzi źle oceniani, wtedy tutaj mamy pełną zgodność, ale zakładając, że postępujemy dobrze i sprawiedliwie, to część ludzi będzie, stosując polecenie Jezusa, sądzić nas sprawiedliwie i w jakiś sposób tam chwalić czy dobrze oceniać to, co robimy, ale część ludzi, która sądzi tylko z pozoru, która nie jest posłuszna świadomie bądź ze względu na to, że jeszcze nie wie nawet tego, że tak robi, będzie nas oceniała niesprawiedliwie, że to jest jakby przypisane życiu na ziemi. Tylko Bóg nas osądza w sposób doskonały, sprawiedliwie, a ludzki osąd jest różny. Raz będzie to osąd naprawdę słuszny i zgadzający się jak gdyby z tym Bożym werdyktem, ale bardzo często robiąc coś dobrego, czyniąc to, co jest prawe, będziemy przez jakąś grupę mniejszą lub większą grupę ludzi oceniani źle. Będziemy potępiani, będą na nasz temat rozsiewać takie złe oceny, czyli plotkować, czy zniesławiać nas i tak dalej. Pismo Święte o tym mówi. Ja chciałem dzisiaj zwrócić się tylko do jednego wersetu z listu do Kolosan. To jest drugi rozdział, werset 18. W polskim tłumaczeniu brzmi to następująco. Niech was nikt nie potępia. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Tutaj mamy taki wycinek tego, co apostoł Paweł mówi o fałszywych religiach, ale widzimy w tym takie dwa aspekty tych ludzi z fałszywych religii. Pierwszy to, że oni uzurpują sobie takie prawo do ustalania Bożych wyroków. Tutaj zajmują się osądzaniem, tu konkretnie potępianiem chrześcijan za ich posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli nie chodzi o sądzenie takie na poziomie państwowym, tylko o sądzenie na poziomie duchowym, religijnym, można by to powiedzieć. Czyli ta fałszywa religia, w której tutaj apostoł Paweł i ci, do których pisze, przebywali, no, miała takie myślenie o sobie, że ma prawo wydawać takie wyroki, co się Bogu podoba, a co nie. Druga obserwacja, ważna dla naszego tematu. Ocena, czyli źródło, jakaś norma, za pomocą której ta fałszywa religia oceniała chrześcijan, była subiektywna, opierając się na swoich widzeniach. Dzisiaj jest takie powiedzonko, na swoim widzimisię. Tak jak mówiłem, nie sądźcie z pozoru, a sądźcie sprawiedliwie. Musimy mieć jakąś normę, według której sądzimy i dla wierzących jest to słowo Boga, a tutaj dla tych ludzi fałszywie religijnych oni nie dość, że przywłaszczają sobie tę zdolność osądzania, czy to prawo osądzania moralności, to jeszcze do tego czynią to nie na podstawie Słowa Bożego, tylko na podstawie swoich widzeń, swoich przekonań, objawień, czy jeszcze czegoś tam innego, swojego widzimisię.
No i apostoł Paweł apeluje do chrześcijan, żeby się takim osądem nie przejmowali, żeby nie dali się wbić w jakieś przygnębienie, w jakiś niepokój, w niepewność, czy dobrze postępują. I wyraża to jako nakaz. Niech was nikt nie potępia. Inaczej można powiedzieć, nie dajcie wiary temu potępieniu, które spada na was przez ludzi, którzy nie sądzą sprawiedliwie, a sądzą tylko z pozoru lub nawet ze złej woli. Dlaczego mówię o złej woli? Ponieważ kiedy sięgniemy do języka greckiego, to tutaj znajdujemy wyrażenie, które odnosi się do terminologii sportowej. Jak czytamy w interlinearze języka greckiego, polskim interlinearze, występuje tu metafora sportowa nawiązująca do wyroku sędziego na niekorzyść dobrze walczącego zawodnika. Mamy tu do czynienia z tak zwaną korupcją w sporcie, że zawodnik walczy dobrze, a sędzia ocenia go niesprawiedliwie. Celowo sądzi przeciw zwycięzcy, a na korzyść tych, którzy mu tam zapłacili, czy w jakichś innych układach są z nim. Czyli mamy z jednej strony człowieka, który występuje w roli sędziego, ale jego sąd już jest z definicji skrzywiony, z definicji przeciwko prawdzie, przeciwko sprawiedliwości. On będzie sądził na niekorzyść tych, którzy idą posłusznie za Jezusem. Warto o tym pamiętać, że ludzie, nawet religijni, nawet przywdziewający przeróżne pozy religijne i pobożnościowe, mogą osądzać nas niesprawiedliwie. My oczywiście musimy się skupić na tym, żeby wedle osądu Bożego nie podlegać żadnej naganie czy potępieniu. Musimy się skupiać na tym, by nasze postępowanie odzwierciedlało normy Boże i wtedy możemy być spokojni, że niezależnie od tego, co ludzie na nasz temat mówią, niezależnie od nawet jakichś bardzo takich poważnych i groźnych wyroków autorytetów religijnych, które sobie uzurpują, że tak powiem, prawo rozstrzygania o tym, co jest moralne, a co nie, a moralność wyprowadzają nie z objawionego Słowa Bożego, tylko ze swojego widzimisię, my możemy w spokoju sumienia i w spokoju ducha iść dalej, pełniąc wolę Bożą, nie dając się, jak to Pismo Święte mówi, wyprzeć z naszego stanowiska.